obchodzimy dzisiaj 25. rocznicę nadania szkole sztandaru i imienia. Dokładnie 30 września 1997 roku szkoła obchodziła uroczystość, zostało nadane imię i sztandar wręczono szkole. Postanowiliśmy ten jubileusz uczcić przez coś ważnego. Mural jest głównym punktem dzisiejszej uroczystości, chociaż tego bym nie nazwał, bo dzisiaj się głównym punktem jest występ naszych młodych artystów, uczniów, którzy pracowali nad uroczystością, pracowali nad częścią artystyczną. Dużo było też konkursów związanych z naszym patronem. Był konkurs plastyczny, był konkurs teatrowski. W konkursie teatrowskim startowali uczniowie gminy Biała Podlaska ze wszystkich szkół z terenu gminy. Natomiast mural to jest jakby nasz zewnętrzny znak rozpoznawczy szkoły. Logo takie, można powiedzieć, widać z daleka. Chcemy być rozpoznawalni. Postanowiliśmy, że by uczcić dzisiejszy dzień naszego patrona, pokazać postacie z powieści Henryka Sienkiewicza, z twórczości, nie tylko z powieści, bo też, jak Państwo widzieliście, bajka Henryka Sienkiewicza, jedną bajkę napisał i to dzisiaj uczniowie z koła teatralnego przedstawiali tą bajkę. Natomiast pozostali uczniowie, tak jak i nauczyciele, postanowili się wcielić w postacie z powieści Henryka Sienkiewicza. Jak widać, pretorianin także to gra. Znaczy, sponsorami jest i gmina Biała Podlaska, Rada Rodziców oraz firmy, które są tutaj na tej tablicy wymienione, wspomogły nas w powstaniu muralu, ale też i przy organizacji dzisiejszej uroczystości. To jest taka nasza tradycja, że zapraszamy wszystkich dyrektorów ze wszystkich szkół, przychodzą dyrektorzy, wspieramy się wzajemnie, mamy taką grupę, która zawsze chętnie na uroczystości szkolne w innej szkole przychodzi, no i między innymi też, no to wszyscy dzisiaj dyrektorzy byli, chyba koleżanki z przedszkola samorządowego nie było, bo być może nie mogło, ale tak to chyba byli, pozostali byli wszyscy. Na pierwszy moment, wchodząc tu na salę i patrząc na wasze przebrania, to atmosfera robi się rzeczywiście jak z księgi Henryka Sienkiewicza. Rzeczywiście. Chcecie mniej więcej nastroić nas w tą epokę, kiedy Henryk Sienkiewicz tak pięknie do nas mówił. Kochani, niedawno rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Jaki on będzie, tego nikt do końca nie wie, ale chcemy, żeby on był najbardziej dla was owocny, żeby był szczęśliwy przede wszystkim, żeby nauka dla was była zawsze radością. Nie to, że rano wstaję i gdzie idę do szkoły, muszę iść. Nie, z uśmiechem biegnę do szkoły, bo tam jest pięknie. Rzeczywiście gmina dokłada wiele wysiłku, żeby te szkoły przyciągały, a mamy wspaniałą kadrę nauczycielską, która potrafi nauczać. Mało tego, że potrafi nauczać, jeszcze potrafi wychwycać talenty, bo każdy ma jakieś uzdolnienia. Każdy człowiek, każdy, czy mały, czy duży, ma uzdolnienia. I rolą nauczyciela jest wychwycić te talenty. Potem w dorosłym życiu można powiedzieć: odkryła mnie pani z polskiego albo z matematyki. Kochani, dzisiejsze święto jest naprawdę takie podniosłe, bo w naszej gminie taki mural odsłaniamy po raz pierwszy. Dlatego prosił mnie pan dyrektor, żebym zabrał głos, żeby jego pochwalić jako pierwszego w gminie, który odważył się wyjść z taką inicjatywą. Rzeczywiście. Cenna inicjatywa. Ja pochwalam takie wyzwania i chciałem powiedzieć, że się cieszę bardzo, że wszystkie uroczystości danej szkoły są zapraszani na nie wszyscy dyrektorzy szkół. Czyli wszyscy dyrektorzy szkół gminnych tworzą jedną wspaniałą rodzinę. Szkolną rodzinę. Ale wzajemnie się wspierają, wzajemnie się motywują, wzajemnie próbują dla naszych dzieci stworzyć świat prawie jak z bajki. Drodzy uczniowie,
to wszystko jest dla was. Cieszcie się, że możecie chodzić do takich szkół pięknych, gdzie nie spadają bomby. Cieszcie się z tego. Cieszmy się wszyscy z tego. Czasy są bardzo trudne, ale myślę, że społeczność jakoś to przetrwa. Różne sytuacje już są i w telewizji, i wszędzie mówiące o tym, że nauczania stacjonarnego nie będzie, bo tutaj nie ma węgla, bo tutaj światło będą wyłączać. Nic z tych rzeczy. Nauczania zdalnego nie będzie, dopóki nie będzie potrzeba. Węgiel jest, nauczanie stacjonarne będzie. I takie sytuacje nadzwyczajne to nie z nami. Życzę, drogie dzieci, jeszcze raz uśmiechu na co dzień, zadowolenia z uczestnictwa w szkole, z nauki, żeby wszyscy nauczyciele byli zawsze dostępni i samych piątek wam życzę. A całej społeczności gratuluję, panie dyrektorze, gratuluję tej inicjatywy. Myślę, że jest piękna uroczystość dzisiaj, a jeszcze ten mural, którego będziemy odsłaniać, powinniśmy najpierw odsłonić trochę drzewa. Bo on jest piękny, ale trochę zasłonięty. Gmina pozwoli, bo to koronę zawsze można trochę skrócić.